Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. Chciałbym podzielić się z Wami pewną informacją. Posiadając kamerkę GoPro Hero 7 Black, którą używam już od około roku i mogę Wam powiedzieć, że jest naprawdę świetna, nawet teraz, gdy jest 8 w sprzedaży, ale zawsze miałem problem z połączeniem tej kamerki ze swoim smartfonem Samsung Galaxy S7 poprzez 5 GHz częstotliwości sieci Wi-Fi, czyli żeby przesyłać sobie z kamerki bezprzewodowo swoje pliki, filmy, zdjęcia do mojego smartfona S7. I jeżeli udało się to połączyć przez 5 GHz, to udawało się to zrobić raz, ale gdy na przykład następnego razu, gdy łączyłem się dzień później, no to już się nie dało połączyć, trzeba było przełączyć na 2-4 GHz. I ewentualnie, gdybym chciał znowu z 5 GHz, to musiałem zresetować połączenie, na nowo wszystko łączyć, szkoda czasu. Teraz mając Samsunga Galaxy S20 Plus 5G, tego problemu już w ogóle nie ma. Więc jeżeli macie na przykład kamerkę GoPro Hero 7 Black i mieliście problem z połączeniem odnośnie 5 GHz sieci Wi-Fi, czyli takiej częstotliwości, gdzie szybciej przesyłane są pliki, no to oczywiście ten problem jest już nieaktualny. Więc coś tu nie współgrało względem S7 i być może innych smartfonów, jakie być może macie lub zastanawiacie się nad zmianą na nowy smartfon i te nowe jakby nie mają już problemu. No to zobaczmy, jak to sobie działa. Ja tu użytkowałem zawsze na 2-4 GHz, przełączyłem na 5 GHz w ustawieniach. Wejdźmy od nowa, żebyście dokładnie zobaczyli, o co chodzi. Czyli tak. Hop, hop, hop. O, jesteśmy w głównym oknie teraz kamerki GoPro. I przechodzimy z góry na dół. Preferencje. Connections, połączenia, wireless, bezprzewodowe połączenie. I tutaj mamy już, włączmy wszystko na nowo. I włączmy jeszcze raz on. Proszę bardzo. Przejdźmy oczywiście tutaj, żeby zobaczyć, mam ustawione 5 GHz. Więc w tym momencie kamerka jest gotowa do tego, aby łączyć się ze smartfonem. W smartfonie wyłączyłem wszystkie komunikacje, jakie tylko są Wi-Fi, Bluetooth, lokalizację GPS, także wyłączyłem i dane komórkowe, czyli tak jakby kompletnie nic nie było. Więc włączamy aplikację GoPro, którą oczywiście należy mieć zainstalowaną w smartfonie i skonfigurowaną. I zobaczymy, co się będzie działo. Na samym początku przechodzimy sobie tutaj do połączenia. Wymagana jest tutaj lokalizacja, więc włączamy lokalizację w smartfonie. OK. OK, już lokalizacja jest włączona. I teraz aplikacja będzie chciała wyszukać kamerkę, która tutaj się znajduje. Kamerka ma ustawioną częstotliwość 5 GHz, tak jak widzicie, i zobaczymy, czy zostanie zlokalizowana. Do lokalizacji potrzebne jest także włączenie Bluetooth w smartfonie. No dobra, musimy zezwolić, nie ma innej opcji. Komunikacja Bluetooth jest do tego, aby, że tak powiem, skomunikować się z kamerką, a Wi-Fi do tego, żeby szybko przesyłać pliki i żebyśmy tutaj mogli na żywo podglądać obraz, czy też sterować kamerką bezprzewodowo. No dobra, no to mamy już połączenie. Zobaczcie, kamera found, czyli kamera jest już znaleziona i komunikacja już nie powinna stanowić żadnego problemu. Sprawdźmy, czy tak jest. Najpierw Control i GoPro, czyli zobaczymy, czy będziemy widzieć obraz z kamery poprzez 5 GHz, czyli sieć Wi-Fi bezprzewodową, ale w częstotliwości 5 GHz. I sprawdzamy, wszystko działa bez najmniejszego problemu, niemal bez opóźnień, no jakieś tam może 0,2 sekundy opóźnienia. OK. Co dalej? Teraz wrócimy sobie tu wstecz. View Media. I pliki, jakie są na karcie pamięci zapisane. Wszystko działa. No dobra. Teraz zrobimy coś, co zawsze było problemem w S7. Czyli gdy teraz wyjdę sobie z aplikacji, wyłączę aplikację, wyłączę wszystkie moduły. Wszystko, tak jakbyśmy, powiedzmy, poszli spać. Wyłączę kamerkę. Wyłączę połączenie najpierw Wi-Fi. Wyłączę kamerę. OK. I przypuśćmy, że mamy następny dzień. Następnego dnia chcemy zrzucić nowe filmy do naszego smartfona. I w S7 już się nie dało. Musiałem zmieniać tryb na 2 i 4 GHz, już po prostu te połączenie nie chciało się w ogóle sparować. Mimo wszelkich ustawień Wi-Fi w smartfonie, no po prostu się nie dało. No dobra, mamy kolejny dzień. Odlokowujemy. Nagraliśmy nowe filmy kamerą GoPro. OK, włączone. Ten problem nie dotyka wszystkich smartfonów i wszystkich tabletów, które się łączą z kamerką, ale S7 taki problem miała. Mimo że miała wszystkie aktualizacje i obsługę sieci Wi-Fi w częstotliwości 5 GHz bez najmniejszego problemu. Ale jednak coś było nie tak.
No i teraz kamerka gotowa. Chcemy sobie zrzucić dane. Preferences. Connections. Połączenia Wi-Fi. Włączamy. I oczywiście było ustawienie 5 GHz. No dobra, sprawdzamy. Włączamy GoPro, aplikację. Przechodzimy do zakładki. Wymagana lokalizacja. OK, zgadzam się. Celowo wyłączyłem wszystko, żebyście krok po kroku widzieli. Sprawdzimy teraz, czy połączenie będzie możliwe. Wymagany Bluetooth. OK. Kamera found. Wszystko działa bez najmniejszego problemu. Czy też kontrola kamerki bezprzewodowa, czy też view media, czyli podgląd plików na karcie pamięci. Tak więc może się Wam ta informacja przydać, bo być może też mieliście ten problem ze swoim jakimś smartfonem. Działa wszystko bez najmniejszego problemu i nie trzeba już resetować komunikacji. Tak samo view media. Wszystko działa bez najmniejszego problemu. Tak więc myślę, że ta informacja może się przydać osobom, które z tym połączeniem, a jest to bardzo dużo osób na różnych forach, pisało właśnie te informacje, że kupili sobie tak naprawdę kamerkę GoPro Hero 7 Black, na przykład w tamtym roku, czy też teraz, i ich smartfon, który mają, na przykład Samsung Galaxy S7, czy też inne, no łączą się, ale tylko gdy zmienimy częstotliwość na 2-4 GHz. A na 5 są problemy. Tak więc już teraz problemów nie ma, jeżeli mamy w miarę nowy smartfon. Tu jest Samsung Galaxy S20 Plus 5G i w ogóle problemu nie ma. Tak więc z mojej strony to tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli ta informacja będzie dla Was przydatna, to fajnie. Jak nie, to trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!